są tutaj graniczą. Granicą, da? Granica. Trzy granicy. Trzy granice. Grecja, Albania, Macedonia. Zaledwie godzinę jazdy od jeziora Ohrid jest kolejne jezioro, a właściwie taka malutka część jest po stronie Albanii, a większa po stronie Macedonii. Jezioro jest niewiele mniejsze od jeziora Ohrid i myślimy, że tak samo malownicze. Zaraz zresztą się przekonamy, jak tylko tam dojedziemy. Do nocowania to pikuś w porównaniu ze znalezieniem miejsca do nagrywania. Słuchajcie, myślałam, że dam radę bez okularów, ale niestety nie da rady. W cieniu tak za ciemno, a w słońcu tak wali, że trudno wytrzymać. Mimo że słońce dopiero wstało, jest 6:30. Ja obudziłam się dzisiaj dość wcześnie rano, bo słyszałam krowy. Jesteśmy tutaj blisko wsi, tak więc oczywiście jest cały inwentarz i krowy, owce i wszystkie inne zwierzątka i osiołki. Tak więc człowiek nieprzyzwyczajony do takich odgłosów i wstałam, ale za to pooglądałam wschód słońca. No też fajnie, prawda? Na co dzień nigdy nie mamy czasu na takie rzeczy, a teraz ja mam czas na wszystko. Zdecydowanie w Albanii znaleźliśmy dokładnie to, czego żeśmy szukali. Cisza, spokój i swoboda w wybieraniu miejsca do nocowania. Tutaj można nocować nawet w parkach narodowych i teraz właśnie w jednym jesteśmy, przy jeziorze na wysokości 860 metrów. Temperatura powietrza w tej chwili 23-4 stopnie, rośnie powoli. Zaraz sprawdzimy, jaka jest temperatura wody. Woda, jak widzicie, fajna, przejrzysta. Dno jest piaskowe, takie jakby piaskowo-mułowe. I jak się idzie tam trochę dalej, to niestety przejrzystość wody nie jest taka fajna. Akurat w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Ale pływa się super fajnie. Ale pokażę wam, jakie są gigantyczne muszle. Zobaczcie. Większy od mojej ręki. Widzicie? Thank you.
Vaka czy Albania? Na zapad. Three countries. Vaka jest firma Macedonia. Trzy gradnicy, trzy. Trzy narody. Trzy kraje są. Te magara to da nie sakaj, da se slikaj. Idziemy nagrywać osiołka, a pan do nas tutaj przyszedł? O! A, fala, ma slikaj imienie. No. Ovde Grecja. Tak, Grecja. Tam jest Grecja. Ovde Macedonia. A tam dalej jest Macedonia. Da. A tutaj z tej strony tuka, Albania. Tu Albania. A tutaj Albania. Albania. Tak więc. Na tamę. Mamy trzy kraje, które są tutaj graniczą. Granicą, da. Granica. Trzy granicy. Trzy granice. Grecja, Albania, Macedonia. Nie prawosławni, wie. Katolicy? Katolicy, tak. Okej. Okay. Nie praktykujący, ale ciągle katolicy. Okej. Okay. Katolicy i ortodoksi blisko. Blisko, tak. A. Prawie to a samo. A ovde ima i muslimani. Albania ima i muslimani. Mają, no widziałam trochę. Ima katolicy, prawosławni, ortodoksi i muslimani. I muzułmanie, tak. Aj kuczęce. Edo za magarczet. No, pan będzie ładował na osiołka piasek, który przyszedł tutaj nazbierać. Raz zbieram. Robicie czasem? Takie zero waste, wiecie, jak kupiliśmy chleb i nie zjedliśmy, to szkoda po prostu, żeby się zmarnowało. I proszę bardzo, robimy, tutaj ściągamy. Wiecie, ja zawsze chciałam prowadzić taki program kulinarny, ale chyba muszę się z menu trochę bardziej popisać, o Jezus, i nauczyć się, jak coś robić. Jak robić i mówić równocześnie, bo to jednak się okazuje, że jest taka sztuka, no nie? To nie jest takie proste.